Witajcie, przyjaciele! Ja nazywam się Rafał Grodzki. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym Federacji Apostolskiej pod nazwą Obóz Boży. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali prawdę, która uwolniła ich do prawdziwego życia. Wiecie, ta prawda jest w tym życiu bardzo ważna, ponieważ rodzimy się na tym świecie, rodzimy się w tym kraju i mamy od razu zaserwowaną bajkę do głowy. Bajkę o Jezusie Chrystusie. Taką bajkę, że aż się chce płakać. Ale my jesteśmy właśnie tutaj dlatego, aby wam tą bajkę rozwiać, aby wam powiedzieć prawdę o Jezusie, aby wam powiedzieć o tym Jezusie, który jest realny i który dzisiaj ma moc zapanować w twoim życiu, ale on tą moc ma tylko wtedy, kiedy mu na to pozwolisz. Prawdą jest to, że jeśli jeszcze nie spotkałeś się z Jezusem i nie narodziłeś się na nowo, nie stałeś się nowym człowiekiem, to jesteś w tarapatach. Jesteś w potężnych tarapatach. Ten kraj jest skazany na porażkę i ten świat jest skazany na porażkę. Wszystko, co się tutaj kręci pod słońcem, ulegnie spaleniu i zniszczeniu. A ci, którzy prawdziwie uwierzyli w to, co zrobił Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, to ci ludzie będą ocaleni. Przyjaciele, pierwsze kłamstwo, z którym się rodzimy na tym świecie, to jest to, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć. Kolejne kłamstwo jest takie, że kiedy się rodzimy, jesteśmy już w jakiejś religii, która nam mówi, że trzeba robić to, tamto albo tamto, że trzeba spełniać jakieś sakramenty, chodzić i spowiadać się księdzu. To nam mówią od małego. Ale to wszystko jest kłamstwo, ponieważ to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, to najpotężniejsze dzieło w dziejach ludzkości wszechświata. I dzięki temu, że uwierzycie w prawdę o tym dziele, będziecie zbawieni. Prawdą jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię po to, aby uwolnić każdego człowieka od konsekwencji grzechu. Od konsekwencji grzechu, którą jest kara śmierci na wieczność. I prawda jest taka, że On umarł za ciebie osobiście. On umarł za ciebie osobiście, za darmo. I On ciebie zbawił za darmo. Ale tylko wtedy to jest aktywne i dostępne, kiedy w sercu w to uwierzysz. Bo zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę. Ten świat idzie w jakimś określonym kierunku. Raz się boi, raz się cieszy, ale czy się boi, czy się cieszy, to i tak leży, bo bez Jezusa Chrystusa i bez poznania prawdy o tym, co On zrobił i bez uwierzenia w tą prawdę, wszystko jest skazane na porażkę. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku poznałem tą prostą prawdę o Jezusie i uwierzyłem w nią w swoim sercu prawdziwie. Wcześniej byłem zwykłym przestępcą, handlowałem narkotykami, okradałem ludzi, byłem zwykłym bandziorem. Ale kiedy dowiedziałem się w więzieniu o tym, co zrobił Jezus, ja prawdziwie zapłakałem nad tym, że On wziął każdy grzech mój na siebie. Ja zapłakałem nad tym, że On został zmiażdżony, skatowany i zbity za mnie. Ja zapłakałem nad tym, że to mnie się należała kara śmierci i piekło, a On wziął to na siebie. Ja w tym dniu, kiedy uwierzyłem w to, co On zrobił na krzyżu Golgoty, stałem się prawdziwie wdzięczny. I to jest rzecz, o której mówiłem i o której będę zawsze mówił i która jest jakby najważniejszą rzeczą. Jeśli chodzi o zbawienie, to wdzięczność za to, co zrobił wielki Jezus dla ciebie. Ale ta wdzięczność, ona się rodzi wtedy, kiedy ty uznasz za prawdę to, że On to zrobił prawdziwie i osobiście dla siebie. On nie umarł przy okazji dla ciebie. On tego nie zrobił przy okazji. To kolejne błędne myślenie, z którego trzeba zrezygnować. Jezus, gdybyś był sam na tej ziemi, On by osobiście przyszedł.
osobiście by tutaj na tą ziemię przyszedł i umarłby za ciebie osobiście. Dlatego każdy człowiek osobiście zostanie skonfrontowany z tym, co zrobił, z dziełem krzyża Golgoty. Każdy człowiek zostanie skonfrontowany z tą prawdą, co zrobiłeś z tym, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. Co z tym zrobiłeś? I to pytanie będzie każdy człowiek miał przed swoimi uszami i każdy człowiek stanie przed tą prostą prawdą, jakiego dokonałeś wyboru. Czy uwierzyłeś w mojego Syna? Zapyta cię Bóg. Co zrobiłeś z informacją, którą słyszałeś przy dworcu wileńskim na rogu ulicy, że Chrystus umarł za ciebie osobiście? Każdy człowiek stanie przed tą właśnie, przed tą prawdą i zostanie z nią skonfrontowany. Dlatego nikomu, właśnie dlatego nie pomogą ci dobre uczynki, nie pomogą ci sakramenty. Nie pomoże ci cała elita kapłańska, jeśli ty w sercu nie staniesz się wdzięczny i nie staniesz się osobiście wdzięczny za to, co Jezus zrobił dla ciebie osobiście. Wszystko, wszystkie grzechy, które popełniłeś do tej pory, wszystkie twoje grzechy, one zostały zapłacone i przelała się za nie święta krew Jezusa. Za wszystkie grzechy, które zrobiłeś i które zrobisz. Ale dostępne jest to dla ciebie tylko wtedy, kiedy prawdziwie uwierzysz. Tak jak ja uwierzyłem. Jeszcze jest jedna dobra nowina. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to możesz być uzdrowiony dzisiaj. Możesz być uzdrowiony teraz. 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę. Wziął na krzyżu Jezus każdą chorobę i dzisiaj w Jego sińcach jest twoje uzdrowienie. Dzisiaj my, którzy uwierzyliśmy, kładziemy ręce na chorych, a oni są uzdrawiani. Robimy to non-stop, to element naszego życia. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, modlimy się o wskrzeszenia z martwych, bo jesteśmy ludźmi wiary. Bo nazywamy się Kościół Mocy i jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli prawdziwie w sercu w to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Jeżeli potrzebujesz w swoim życiu pojednać się z Bogiem, jeżeli nie znałeś tej prawdy, o którą słyszysz teraz, jeżeli o tym nie wiedziałeś, to przyjdź tutaj do nas, a my się o ciebie pomodlimy. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, też przyjdź, a będziesz uzdrowiony, a doświadczysz mocy Bożego działania na własnej skórze, tak jak i my doświadczyliśmy i tak, jak wielu ludzi już doświadczyło. Nie bądź głupcem na usługach diabła, który dzisiaj idzie do piekła, bo ma swoje zdanie, bo ma swoje subiektywne poglądy. Nie ma subiektywnych poglądów. Jezus umarł na krzyżu 2000 lat temu i jedyny pogląd, jaki powinien ci towarzyszyć, to wiara w to, że On zrobił to dla ciebie. To wiara w to, że w Jego śmierci jest twoje życie. To wiara w to, że przez Jego krew zostałeś uzdrowiony, uwolniony, zaopatrzony, że On wstał z martwych po to, abyś ty nie poszedł do piekła. To wszystko jest dostępne dla każdego, kto wierzy. Jeżeli brakuje ci wiary, też przyjdź do nas, a my położymy na ciebie nasze święte ręce i będzie przepływ mocy i zrozumiesz, czym jest potężne dzieło krzyża Golgoty. Dla każdego, który wierzy. Amen.